Dzień dobry, nazywam się Wincent Marchewka, jestem członkiem Akademickiego Klubu Lotniczego. Dzień dobry, jestem Michał Szewczyk, też jestem członkiem Akademickiego Klubu Lotniczego. Znajdujemy się na lotnisku w Szymanowie, gdzie odbywają się właśnie 17 już Akademickie Mistrzostwa Polski dla celów lądowania. Na czym to polega? Młodzież akademicka z całej Polski zjeżdża się do Szymanowa na cały weekend, na dwa dni i konkuruje ze sobą w różnych kategoriach. Głównym celem zawodów jest wylądowanie jak najbliżej punktu wyznaczonego na pasie startowym. Im bliżej zawodnik wyląduje, tym mniej punktów otrzymuje. Celem jest minimalizacja wyniku. Drugą taką kategorią, którą przerobimy, jest ocenianie poprawności startu i lądowania. I każdy instruktor, każdy zawodnik leci z instruktorem, który ocenia jego tutaj pewne elementy składowe. Koszty i umiejętności. Tak, pewne elementy składowe całego procesu startu i lądowania. Dobrze, widzę, że tutaj Uniwersytet Dęblin, tak? Tak, zrzeszamy. Między innymi jest. Kto jest jeszcze? Zrzeszamy różne uczelnie w Polsce, które się zajmują w jakiś sposób lotnictwem. No i między innymi mamy tutaj studentów z Dęblina, z Rzeszowa, z Warszawy, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. A także oczywiście reprezentantów naszej Politechniki. Tak. Kiedy jest czas na latanie? Ileś godzin trzeba wylatać na tych szybowcach? Chyba większość, nawet wszyscy tutaj obecnych pilotów mają licencje szybowcowe. A aby latać, trzeba latać odpowiednią ilość godzin, też wykonać lot sprawdzający razem z instruktorem pod koniec i wtedy już można latać. Niestety, a między sesjami? Jak egzaminatorzy generalnie na uczelniach? Jak patrzą na takie hobby i takie zainteresowanie szersze? Zainteresowanie szybownictwem i w ogóle lotnictwem jest dobrze spostrzegane na naszej uczelni. Jest to dobrze spostrzegane. Tak, szczególnie, że jako członkowie tego Akademickiego Klubu Lotniczego prowadzimy działalność studencką, co jest tutaj, bardzo, tak jak Wincent wspomniał, bardzo pozytywnie postrzegane przez całą tutaj kadrę Politechniki, bo nie tylko w zasadzie rozwijamy tutaj nasze umiejętności, ale też promujemy tą uczelnię na różnych wydarzeniach, między innymi takie jak te, ale też na zawodach i konkursach. Jeżeli chodzi o sam konkurs, to już 17 lat, tak? Tak, 17 lat z przerwami na koronawirus i pandemię, więc... To już jesteście którymś pokoleniem studenckim. Tak, właśnie się zaczął też Akademicki Klub Lotniczy przez ten konkurs, a właśnie... Tak, to jest takie kolebka od naszego koła. Mistrzostwa akademickie rozpoczęły to koło i teraz już jest... Co ciekawe, właśnie się dowiedzieliśmy, że jeden z instruktorów oceniających poprawność właśnie był członkiem naszego koła, więc tutaj widać, historia zatacza w pewien sposób koło. Jak, od której godziny już startujecie i kiedy planujecie zakończenie? Byliśmy tu od rana, od 7 godziny, a starty zaczęły się o 8.30. Planujemy zrobić około 40 lotów, więc to zajmie przynajmniej do 15 godziny tam tyle czasu. Mówiliście, że będzie catering przez tyle godzin. Tak, udało nam się w tym roku to wydarzenie, choć było trudno, bo ze względu na sytuację powodziową musieliśmy przesunąć termin, więc w zasadzie wszystkie wcześniejsze ustalenia musieliśmy na nowo jakby umawiać, ustalać, ale całe szczęście udało się nam to zgrać w bardzo szybkim terminie, więc skorzystaliśmy jeszcze z pięknej pogody właśnie i spotkaliśmy się tutaj w październiku. Jak oceniacie na tym etapie te wszystkie starty, lądowania, jak bardzo odbiegają od celności? Większość zawodników kończy lądowanie w odległości około 200 metrów od punktu. Myślę, że to też kwestia pierwszych lotów, gdzie zawodnicy muszą trochę wyczuć maszynę, na której latają. Tak, większość. To jest chyba utrudnienie, bo pod słońce. Tak, jest pod słońce, przez to te linie na trawie mogą być ciut mniej widoczne.
Ale liczymy, że im więcej lotów będzie, tym celniejsze wyniki będziemy. Jak przesunie się słońce troszeczkę, to już będzie lepiej. Ale właśnie zaznajomienie z maszyną też jest ważne, bo większość pilotów w ogóle nie miało styczności z puchaczem, leciało na innych typach. Czyli w dużym stopniu są to wasze tutaj lokalne? Są to lokalne z aerokluby szybowce i niektórzy piloci nigdy nie mieli doświadczenia na lataniu na puchaczu. I dlatego tyle startów jest? To ilość startów nie jest powiązana dokładnie z tym, bardziej chodzi o to, żeby zrobić eliminację, taki pierwszy krąg właśnie eliminacyjny i potem już najlepszą dziesiątkę chyba, tak? Tak, mamy najlepszą dziesiątkę z jedną osobą, która przyjdzie z dziką kartą, czyli taka osoba, która wśród osób, które odpadły, miała najlepsze wyniki w dogrywce, przejdziesz do tego ostatniego etapu. I celem jakby dużej ilości lotów jest też zapewnienie sobie tej powtarzalności wyników. Nie tak, że wygra zawodnik, który faktycznie zdarza mu się jedna próba, tylko powtórzenie pewnej tej 5 lotów zapewni, że wygrał faktycznie ktoś, kto osiągał tą powtarzalność nie w jednej próbie, ale we wszystkich. Jasne. A tak na koniec, co byście powiedzieli przyszłym adeptom i zainteresowanym tym lotnictwem szybowcowym? Cisza. Nie. Prawda? Na górze, czy nie? I spokój. Myślę, że tutaj Vincent szczególnie może powiedzieć, że bo on lata tak też hobbystycznie, tylko na wionetkach, więc oddaję go z Vincentowi. Tak. Lotnictwo jest wspaniałe i na tym też zakończę, bo lotnictwo po prostu jest wspaniałe. Jak komuś się chce, jak ktoś pokazuje, że jest bardzo zainteresowany czymś i oddaje temu swój czas, to szukamy takich osób do swojego koła naukowego, więc zapraszamy też wszystkich studentów, którzy są chętni do dołączenia do nas. My co prawda nie latamy na załogowych, nie stworzymy załogowych statków powietrznych, ale tworzymy bardzo zaawansowane bezzałogowe statki powietrzne, które wygrywają topowe miejsca na międzynarodowych zawodach. To jest fakt, że odnotowują was i wasze umiejętności w świecie. Większość zawodów, które bierzemy udział, są właśnie konstruktorskie, tak. A dodatkowo też organizujemy inne wydarzenia. Główna działalność jest konstruktorska. No to dobrze, jak już jesteśmy, tak mieliśmy zakończyć, to powiedzcie o sukcesach. W tym roku było ich sporo. Jeśli chodzi o salę, to może Vincent opowie więcej. W tym roku, w 2024, sezon zakończył się tak, że mieliśmy chyba 16 medali na międzynarodowych zawodach SAE Aero Design w Stanach Zjednoczonych oraz Michał powie ile z droniady. Tak, na krajowym podwórku na zawodach dronowych udało nam się zdobyć 4 medale w tym roku, wszystkie złote, więc tutaj też poziom na krajowym podwórku też mamy bardzo wysoki i nieustannie staramy się rozwijać i ulepszać wszystkie nasze systemy i modele. No to tylko sukcesów, chłopaki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.